Festiwal Krain Polskich, jak i Święto Ziół jest dla Państwa, tak żeby pokazać, że poza wspaniałymi obiektami, które mamy, ale również kultywujemy naszą historię, tradycje i to, co najzdrowsze i najpiękniejsze tutaj u nas na Podlasiu. Zamek to perła Janowa Podlaskiego, ale również perła całej grupy Arche, bo zamek w Janowie Biskupim jest taką perłą wśród wszystkich hoteli grupy Arche. Dlatego dzisiaj rozpoczynamy w Janowie Podlaskim cykl Krain Polskich. Polska to piękny, duży kraj. Nasze hotele są w różnych zakątkach naszego kraju. Dlatego też każda kraina polska ma swój klimat, ma swoją historię, ma swoje również tradycje. Dlatego też w różnych częściach Polski, te krainy polskie, chcemy przywrócić i pokazać Polakom, że cała Polska jest piękna i tak naprawdę podążać od krainy do krainy dzięki hotelom Arche można wszędzie. A później w listopadzie, pod koniec listopada będzie taki finał wszystkich krain w Polsce, także że trochę Warszawa ma się rozśrodkować i poznać Polskę. Myślę, że to takie czasy teraz bardzo ciekawe nastały, żebyśmy się poznali bardziej lokalnie, bo my znamy świat, jeździmy po całym świecie, tu przez internet wszystko, a często nie znamy, co po sąsiedzku się dzieje, a tu wiele ciekawego widzę. Piękne miejsce, architektonicznie odnowione oczywiście, piękny zielony teren, więc jak najbardziej wpasowuje się w koncepcję naszego Święta Ziół. Dlaczego Święto Ziół akurat w Janowie? Ja bym chciała, aby Janów miał markę taką turystyczną i mam nadzieję, że to janowskie Święto Ziół stanie się taką marką, że Janów będzie perłą turystyczną południowego Podlasia, no bo ma do tego predyspozycję. Jest piękny zamek, są kwatery agroturystyczne i możemy jak najbardziej w tym kierunku się rozwijać. Dlaczego też zioła? Zabudowa jednorodzinna w Janowie Podlaskim, większość gospodyń jest troszeczkę, chociaż ciut takimi zielarkami, bo w swoim właśnie ogródku ma zioła przyprawowe, ale też i lecznicze. Poza tym zioła są bardzo wdzięcznym tematem. Od zarania dziejów zioła były hodowane, już były wykorzystywane w starożytnej Grecji do ziołolecznictwa, więc myślę, że tutaj cały wachlarz wykorzystania ziół daje ogromne możliwości i wystawcom, i kupującym, tak? Bo też jesteśmy tu po to, żeby coś sobie uszczknąć, coś kupić. Więc cóż, zioła w medycynie, kosmetologii, jako piękny, niepowtarzalny produkt, który jest też ma swoje odzwierciedlenie w sztuce, zarówno w literaturze. Już Adam Mickiewicz o tym pisał, Jan Kochanowski, Henryk Sienkiewicz. No i oczywiście w malarstwie, w rzeźbiarstwie, no tutaj akant w końcu też jest to ornament ziołowy. Także myślę, że święto to się przyjmie, będzie świętem cyklicznym w Janowie Podlaskim, będzie przyciągało do nas turystów, na czym wszyscy tutaj skorzystamy i będzie rozwijało pięknie nasz region. Dzisiaj można zobaczyć oczywiście zespoły ludowe, no bo zioła są nierozerwalnie związane z kulturą ludową, więc jeżeli chodzi o taki podkład muzyczny dla naszych wystawców, to właśnie muzyka ludowa, wykłady o ziołolecznictwie, wykłady o korowaju, do którego wypieku też używano ziół. No i tutaj oczywiście wśród wystawców, co możemy zobaczyć? Hydrolaty, olejki, woski, miody, rzeźbę, obrazy, wyroby, rośliny też są ziołowe, które możemy kupić. Także myślę, że naprawdę asortyment jest bardzo duży.